Moim i Państwa porannym gościem jest pan Marcin Duda, pełniący obowiązki dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W Miejskiej Bibliotece Publicznej, jak zawsze na początku marca, trwa tydzień e-książki. No i właśnie chciałam zapytać o to, jak wygląda to czytelnictwo e-książki w naszej bibliotece. Czy rzeczywiście e-książki są bardzo popularne wśród Opolan? Myślę, że cały czas należy je promować. Tak? One są popularne na swój sposób. Są czytelnicy, którzy chętnie na nie czekają i po nie sięgają. Natomiast no też opiera się to o naszą ofertę dostępnych kodów do Legimi, czyli dostępów do e-booków. I myślę, że na tej podstawie możemy powiedzieć, że są bardzo popularne, bo tych kodów ciągle nam brakuje. Natomiast zawsze jest to zrobić, żeby było lepiej. No właśnie, czy zauważyli Państwo, że wśród którejś grupy szczególnie te e-książki są popularne? Może młodzież, a może właśnie osoby, które, nie wiem, dużo podróżują, na przykład starsze osoby, które gdzieś tam... No tu jest też dużo barier, tak, z których musimy sobie zdać sprawę, ponieważ e-książka no to jest też e-czytnik, tak, i tutaj kwestia... No, umiejętnego korzystania z takich zasobów, natomiast to są bardzo różne osoby w różnym wieku. Myślę, że nie ma tutaj jakiejś jednej linii, szczególnie takiej grupy odbiorców, którą bym mógł nakreślić. Przy czym powiem, że te e-czytniki to jest coś, do czego serdecznie zachęcam i do przełamania tej bariery, ponieważ one są dostępne w naszej bibliotece do wypożyczeń. I też myślę, że zaraz będziemy o tym mówić, ale zachęcać będziemy szczególnie też seniorów do zerknięcia w ten temat, bo na czytnikach e-booków można tekst powiększyć, można zmienić czcionkę, można go dostosować do swoich potrzeb. Także te zasoby, które mamy, chętnie się nimi podzielimy i tą grupę docelową będziemy też chętnie wspierać. No właśnie, ale tydzień e-książki to tydzień różnych wydarzeń, także konkursów. Co biblioteka przygotowała w tym roku na ten tydzień e-książki? Tak, no w zasadzie został nam jeszcze jeden dzień tego tygodnia, dlatego serdecznie Państwa zaproszę, bo jeszcze funkcjonuje SOS e-bookowy, który mamy w dziale informacji Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tam pracownicy w sposób indywidualny obsługują każdą osobę, która chciałaby czegoś więcej dowiedzieć się o e-bookach, audiobookach, synchrobookach, dowiedzieć się też tego, w jaki sposób należy obsługiwać czytniki e-booków. No i tutaj podchodzimy indywidualnie, w godzinach od 12 do 17 przyjmujemy wszystkich zainteresowanych, także zachęcam, to jest ta podstawowa oferta. Dużo też można poczytać w sieci, ponieważ dział informacji publikuje dużo informacji w tym tygodniu i dzięki temu popularyzujemy czytanie cyfrowe. Natomiast mamy jeszcze konkurs na Lepieja. No właśnie, wyjaśnijmy, co to jest lepiej, bo to słowo pojawia się w sieci, powinno być znane, natomiast myślę, że powinniśmy powiedzieć o genezie w ogóle powstania. Tak, no jest to, szczerze powiedziawszy, fantastyczna sprawa, ponieważ mamy rok Wisławy Szymborskiej i mogę powiedzieć, że twórczynią tego gatunku literackiego jest właśnie Wisława Szymborska. Z tego teraz korzystamy, z tego się cieszymy, że możemy to wdrożyć właśnie przy czytaniu, a temat dotyczy... Lepiej niż, czyli krótkiej formy, krótkiej treści, w zasadzie krótkiej formy literackiej, w której pokazujemy lepiej niż, i może sobie pozwolę zacytować Wisławę Szymborską, tak, bo mam tu właśnie ten fragment, który też popularyzujemy, przykład autorki, lepszy piorun na nosalu niż pulpety w tym lokalu, więc jest to forma zabawna, żartobliwa, prześmiewcza, bardzo krótka. I chcemy, żeby w tym konkursie osoby, które będą brały udział, wpisywały się właśnie w komentarzach. Czas do 19 marca. Nagrody są wyjątkowo słodkie. Czyli możemy jeszcze się wysilić, postarać, wymyślić i podzielić swoją kreatywnością w sieci. Zachęcam do tego bardzo serdecznie. No właśnie, a chciałam zapytać generalnie o same e-książki, bardziej o Pana stanowisko w tej sprawie. Kiedy gościłam tutaj Panią dyrektor Kampet, rozmawiałyśmy, czy książki elektroniczne zastąpią książki tradycyjne, czy stanowią dla nich jakieś zagrożenie, albo czy stawiają też może nowe wyzwania przed biblioteką. Myślę, że tak. Myślę, że tak pod kątem wyzwań. Zdecydowanie, ponieważ naszym zadaniem jest informowanie, naszym zadaniem jest popularyzacja i naszym zadaniem jest też próba wdrożenia tego we wszystkich grupach społecznych. Natomiast to jest tak, że to są dwie równoległe drogi. Ja osobiście czytam
tylko literaturę namacalną, papierową, nie jestem w stanie przerzucić się na czytnik i myślę, że wielu czytelników też tak ma. Przy czym rzeczywiście jak podróżuję choćby pociągiem, to widzę też, że czytnik e-booków jest czymś coraz bardziej popularnym. I obserwując to, też patrzę na wypożyczenia naszych czytników, na to jak to wygląda w tym momencie i sam fakt tego, że musimy do tego zachęcać, świadczy o tym, że nie jest to tak, jakbyśmy sobie może tego jeszcze w tym momencie życzyli. Czy to jest tak, że to jest zagrożenie dla książki tradycyjnej? Nie, raczej bym powiedział, że to jest coś nowego, coś, co może będzie ciekawsze dla pokolenia cyfrowego, tak? Może coś, co urozmaici ten temat, natomiast też no, jest to łatwość dostępu do literatury i to jest ta szansa dla w ogóle słowa, dla czytania, dla tej aktywności. Tak jak mówiłem na początku, kiedy jesteśmy w stanie ten tekst powiększyć, kiedy jesteśmy w stanie na niego wpłynąć, no to mamy też łatwość korzystania, te bariery znikają, więc myślę, że to jest taka, w tym jest ta przyszłość, ale książka tradycyjna będzie z nami jeszcze bardzo, bardzo długo i oby na zawsze. Te książki elektroniczne nigdy nie oddają tej faktury, nigdy nie oddają tego specyficznego zapachu książki i tego szelestu stron. Ani ciężaru. Ani ciężaru. Tak, co akurat jest na ich korzyść wielokrotnie, ale też nie są w stanie urzec nas bogactwem ilustracji. I tutaj szczególnie myślę o literaturze dziecięcej. Te wydawnictwa, na które bazują na ilustracji, wiadomo, w literaturze dziecięcej to jest szczególnie ważne. Nie jesteśmy w stanie tego przeżyć przy czytnikach, tak? Nie jesteśmy w stanie tego... Możemy to zobaczyć na ekranie, to znowu nie jest to samo, tak? I rzeczywiście ta książka no, tutaj bardzo dużo zyskuje. Przejął Pan Stary Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jakie cele sobie Pan postawił? Skoro mówimy o wyzwaniach, to teraz jakie cele Pan przed sobą? Ach, to jest bardzo szerokie pytanie. Nie wiem, czy mamy tyle czasu antenowego, żebym się streścił ze wszystkim, ale te cele, no, jesteśmy też w takiej rzeczywistości, w której pełnię obowiązki do końca sierpnia, więc ciężko mi na razie sprecyzować, bo jesteśmy też w czasie, w którym trzeba zrealizować plan, który został przyjęty. Tych wydarzeń jest dużo, one się dzieją nieustannie. Mogę powiedzieć o czymś, co udało mi się już na ten moment wdrożyć do biblioteki, choć jestem lekko ponad tydzień na tym stanowisku, więc też bez wielkiego szału. Tak? Natomiast mówiąc otwarcie, myślę teraz o dostępności, o czymś, co rozpocząłem z kolei wcześniej, w czym też pani Elżbieta Kampa bardzo mnie wspierała, także to jest temat dostępności wydarzeń przede wszystkim, ale też podstawowej oferty bibliotecznej do osób z różnymi potrzebami, do osób niepełnosprawnych, również intelektualnie, ruchowo, czy w obszarze wzroku, czy słuchu. I teraz, kiedy my rozmawiamy, to właśnie zakończyliśmy wczoraj etap szkoleń i pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej przeszli etap 4 dni szkoleń właśnie z dostępności, z takich uwrażliwiających, po to, żeby móc zapytać, jak Ci pomóc, tak, żeby wiedzieć, jak to zrobić i też wyposażyliśmy już bibliotekę w pewne udogodnienia, które posłużą tej dostępności. Mowa o pętli indukcyjnej, którą zamontowaliśmy już w sali konferencyjnej. Ona umożliwi osobom wyposażonym w aparaty słuchowe bardzo komfortowy udział. Pętla przy tych nowszych aparatach automatycznie łączy się z aparatem słuchowym, więc to bezpośrednio ten sygnał, który wychodzi z mikrofonu, trafia do osoby, która ten aparat ma. Mamy też beacony, które montujemy właśnie w bibliotece. To są z kolei urządzenia wysyłające treść na telefon, na którym mamy zainstalowaną aplikację Your Way. Ten tekst jest przetwarzany przez syntezator mowy, można go też odczytać, więc osoby niewidome, niedowidzące od razu mogą się zorientować w przestrzeni biblioteki, dowiedzieć się co i gdzie mogą uzyskać, jak dojść do sali konferencyjnej. Więc to jest przede wszystkim personel, z drugiej strony też to wyposażenie, no i plany tyflograficzne, tak, które teraz montujemy na każdym z pięter. One są też tak zrobione, żeby osoby, które tracą wzrok, mogły z nich korzystać, ponieważ zastosowaliśmy wysoki kontrast kolorów, ale też myślę, że będą pomocne dla każdego użytkownika ze wskazaniem miejsca. Będzie się łatwiej po prostu poruszyć. Bardzo dziękuję w takim razie za wizytę w studiu i za rozmowę i trzymamy kciuki oczywiście za powodzenie w realizacji wszystkich planów, które sobie Pan założy. No i oczywiście będziemy odwiedzać bibliotekę, tak jak robiliśmy to do tej pory. Zapraszam bardzo serdecznie. A moim Państwa gościem był Pan Marcin Duda, pełniący obowiązki dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w bibliotece.